Witam Was, jest godzina 10:28. Chciałem pokazać Wam, co konsumuję z rana związanego z olejami. Tak, z rana biorę sobie olej, łyżkę oleju siemienia lnianego z dwoma łyżeczkami oleju oregano. I później jeszcze raz biorę łyżkę, bo to jest naprawdę mocne. I później jeszcze biorę olej z czarnuszki. Każdego po łyżce. Tego lnianego trochę więcej. Akurat jem dzisiaj sobie, czy będzie kefir. Kefir, no, bakteria. Tutaj jest cebula. Nie ma czosnku. Cebula, kaszanka, kurkuma. Posypane kurkumą. Tam jest wędlina. Jeden chleb. Ogólnie chleba nie jem, ale wybrałem chleb. I no, to jem dzisiaj. Tak ciężko określić, co jem, ale akurat. Bo każdego dnia może być co innego, na przykład zupa i tak dalej. Zupa była wczoraj, ale to akurat jest dzisiaj. Dobra, do zobaczenia później. Tutaj znowu ja. To jest godzina 16:47. Dzisiaj i też sobie wezmę po łyżeczce oleju z konopi, z papryki i z pszenicy. No i tutaj mam taki obiad. Gdybym nie dostał tego obiadu, to bym zjadł znowu kaszankę z wędliną i z cebulą. Taki dzień. Jutro mam zamiar zjeść szaszłyk gotowany, pojutrze kurczaka z rożna. Nie wiem, co tam będzie jeszcze, ale to tak. I to tyle. Biorę się za degustację i do zobaczenia w dalszej części filmiku. Witam. W tych olejach mówiłem już w poprzednim filmiku. Opisywałem, jakie mają właściwości. Pokazywałem, jakie biorę rano, jakie biorę po południu. Jak się czuję po nich, trzeba brać no mniej więcej z tydzień, żeby się poczuć lepiej. Czuję się lepiej. Lepiej. Na pewno pomaga na Candidę. I jaśniej. Człowiek jaśniej myśli po tym. Na pewno poprawia pamięć. Kwasy omega-3, naprawdę to są. Mówię, to są rzeczy niezbędne, które wpływają na pamięć, na samopoczucie i tak dalej. Mogą z wielu chorób wynieść, także pomagają na depresję. Serio, bo naprawdę warto używać. Dlaczego biorę ich tyle w ciągu dnia? Ponieważ mam 6 olejów. Więc skoro tyle kupiłem, to ustaliłem, że będę brał po każdej łyżce na dzień. Jak długo używam ich? Szczerze, to nie wiem, maksymalnie 2 tygodnie. 2 tygodnie i naprawdę pomogło mi. Pomogło mi. Jeszcze mam olej kokosowy swoją drogą. To jest 7 olej. I dzisiaj go wykorzystam do smażenia. Szaszłyk zrobię sobie. Będzie się smażyło na oleju. Będzie ładny zapach na tym. Oprócz tego stosuję jakąś dietę. Dieta jest taka, że usunąłem słodycze. Zero. Nie jem chleba w ogóle. Polecono mi dietę opartą na tłuszczach i na białku. Ciężko, ale no jem warzywa, owoce i białko. I to tyle na ten moment, to co robię. No i zupy. Tak jest. Podczas dnia jem pożywne rzeczy. Ciężko określić, bo codziennie jem co innego. Dzisiaj będę jadł szaszłyk. O, borówki będę jadł, także 250 gram na dzień. Także oczyszczające. No i to tyle. To tyle, nic więcej nie mam. No, dodaję sobie kurkumy. O, kurkumę dodaję do każdej potrawy. Kurkuma jest bardzo zdrowa, przeciwnowotworowa, przyspiesza metabolizm. No i próbowałem także cynamonu. No i to tyle. No i piję zioła. Zioła, mniszek lekarski, zioła wzmacniające odporność, zioła oczyszczające. Jeszcze, niedługo, pewnie, no kiedyś przestanę. I to tyle. Jak macie jakieś pytanie, to napiszcie. Można też brać suplementację diety. Witamina ADEK. Witamina ADEK. Też niby jest dobre.
I to tyle. Dziękuję za uwagę. Na razie, trzymajcie się, cześć.